Tym razem ruszamy z kolejnym materiałem, gdzie wybierzemy najlepsze zestawy komputerowe w konkretnym przedziale cenowym. Razem z moim dobrym znajomym postanowiliśmy, że podzielimy komputery na segmenty najbardziej opłacalnych w konkretnej cenie. Nie skupimy się na najtańszych, lecz najtańszych sensownych zestawach komputerowych. Ostatnim razem pojawiły się komentarze, aby jednak dobierać obudowy do komputerów, więc i one pojawią się w tym filmie. Od ostatniego materiału rynek znów się zmienił i tym razem komputery będą różnić się od poprzedniego zestawienia. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi tego, co w lutym warto kupić. Każdy, kto śledzi kanał, wie, że widzowie kultowej elektroniki nie lubią przepłacać. A ja staram się udzielić Wam takich rad, aby każdy wybór był dla Was najlepszy. Dlatego i ten materiał będzie potwierdzeniem tej teorii. Dobranie konfiguracji, których celem jest maksymalna wydajność przy minimalnym koszcie, jednocześnie zachowując rozsądną jakość. Przeprowadzę Was przez odmęty witryn sklepowych i wybiorę z gąszczu podzespołów te najlepsze warianty. Czy żeby zagrać we wszystkie obecne tytuły, należy wydać znaczną ilość gotówki? Czy musi to być zestaw za kilka tysięcy złotych? Klasyk mówi, nic bardziej mylnego. Potrzebujemy około 1000 złotych, aby cieszyć się wszystkimi dostępnymi grami na rynku. Od razu ostrzegam, jest to zestaw oparty o używane podzespoły, ale za to poradzi sobie ze wszystkim, co jest dostępne na rynku. Zaczynamy od jednostki centralnej, na której będzie bazował zestaw. Będzie to poleasingowy Esprimo P510. Pod tą groźnie brzmiącą nazwą kryje się komputer od Fujitsu, znany już wielu na tym kanale. Jego cena to około 300 zł. Procesor wymieniamy na używany Intel Core i5 3350P za bagatela 150 zł. I kolejno dorzucamy 8 GB DDR3 1600 MHz za około 140 zł. Dorzucamy kartę graficzną GTX 950 za około 325 zł. Oczywiście karta jest używana. Do tego nowy dysk SSD Adata Ultimate SU650. 120 GB za około 90 zł. Finalnie otrzymujemy komputer za około 1000 zł, który odpali wszystkie gry dostępne na rynku. Zaletą tego peceta jest niewątpliwie jego cena. Do tego mamy komputer z dwoma dyskami SSD oraz talerzowym, 500 GB. Mamy obudowę i co najważniejsze wszystkie niezbędne podzespoły, aby komputer funkcjonował. Przechodzimy do wyższego przedziału cenowego, bo uderzamy w segment między 2 a 2,5 tysiąca zł. Każdy wie, że Intel trzyma wysokie ceny, więc będziemy budować platformę w oparciu o procesory AMD. Pierwszy wariant jest dla osób, które czekają na premierę nowych procesorów od czerwonych. Dla tych osób najlepszym wyborem będzie Ryzen 3 1200 za około 350 zł. Procesor ten będzie dobrą bazą wypadową do przesiadki na szybszy za jakiś czas. I kolejno zestaw prezentuje się w następujący sposób. Płyta główna ASRock B450M Pro 4 to około 330 zł. Płyta ta jest najtańszym sensownym wyborem pod AM4. Pamięć 8 GB DDR4 3000 MHz CL16 za około 240 zł. Karta graficzna RX 570 4 GB około 700 zł. Karta jest przede wszystkim tania. Umożliwia też komfortowe granie w rozdzielczości Full HD. Do tego Crucial BX500, 480 GB za około 270 zł. Jest to pojemny dysk SATA. Mimo, że nie jest to demon prędkości, to zgodnie z naszymi założeniami w tym przedziale cenowym nie ma sobie równych. Zasilacz Areocool za około 170 zł. Obudowa Thermaltake Versa H17 za około 80 zł. Jest to bardzo tania i sensowna obudowa. Zastosowano w niej wszystkie feature, jakie powinna mieć rasowa skrzynka. Za tą kwotę otrzymujemy zestaw, który jest naprawdę wydajną jednostką i pozwoli na komfortowe granie we wszystkie tytuły z akcentem na ustawienia high. Śledząc trendy rynkowe, często spotykam się z opiniami, że komputer powinno się kupić najwydajniejszy na dany moment, gdyż mało osób decyduje się na późniejszą modernizację komputera. Dlatego ten zestaw przy niewielkiej dopłacie pokaże pazur, stając się ciekawym wyborem dla gracza. Wystarczy podmienić procesor na AMD Ryzen 7 1700, którego cena wynosi około 700 zł z bazowym chłodzeniem. I dzięki temu niwelujemy wąskie gardło komputera, przy okazji zyskując bardzo wydajny procesor.
Z mojej strony polecam Wam, żeby do tego zestawu zamiast Radeona kupić używanego GTX 1070 za około 900 zł. Da nam to potężny skok wydajności w grach. Pozwoli bezkompromisowo odpalić wszystko na ustawieniach Ultra w rozdzielczości Full HD. Poprzeczka nieco wzrasta i wchodzimy w przedział ponad 3000 zł. Zaczynają się naprawdę wydajne maszyny w grach, streamingu, które doskonale sobie radzą w innych absorbujących moc obliczeniową zadaniach. Za około 3500 zł możemy pozwolić sobie na zestaw wyposażony w Ryzen 7 1700 za około 700 zł w wersji boksowej. Oparty na płycie ASRock B450M Pro 4 za około 330 zł. Do tego karta graficzna RTX 2060 za około 1600 zł. Dwie kości pamięci po 8 GB DDR4 3000 MHz CL16 około 480 zł. Dysk SSD ADATY SX 8200 za około 425 zł. Zasilacz Areocool za około 170 zł. I do tego obudowa Thermaltake Versa H17 za około 80 zł. W segmencie wydajnościowym i cenowym RTX 2060 nie opłaca się dobierać innej karty, ponieważ mamy następujące możliwości. Oszczędzić 200-300 zł kupując GTX 1080, który ma podobną wydajność, ale nie ma tych RTX-owych feature'ów i jest używany. Z kolei zakup czegoś wydajniejszego wiąże się z niewielkim wzrostem bądź dużą dopłatą do karty. Na koniec coś dla osób, które nie uznają kompromisów, ale cenią sobie przemyślanie, rozdysponowany budżet. Procesor Intel Core i7 8700 za około 1500 zł. Różnica między zwykłą i7 a wersją z literą K to 500 MHz. Zwykły procesor i7 trzyma 4300 MHz, w przypadku wersji procesora z literą K pewne jest uzyskanie 4800 MHz po OC. A dodatkowo musimy kupić lepszą płytę i lepsze chłodzenie. Procesor kosztuje 500 zł więcej, przez co stosunek złotówki do megaherca jest całkowicie absurdalny. Chłodzenie Silentium PC za około 85 zł, płyta Biostar Z370 GT6 około 480 zł. Akurat tą płytę wybraliśmy, gdyż pozwala na podkręcanie pamięci, jednocześnie mając niską cenę i sensownie przemyślaną budowę. Zwiększymy dzięki temu wydajność procesora nawet o 10%, inwestując jedynie 100 zł więcej względem najtańszych płyt, które byłyby w stanie stabilnie obsłużyć ten procesor. 2x 8 GB DDR4 3000 MHz około 480 zł. SX 8200 ADATY 480 GB około 425 zł. Wydajny dysk z interfejsem M2 pozwala osiągnąć naprawdę dobre parametry odczytu oraz zapisu danych. Sam myślę nad zakupem właśnie tego dysku. Zasilacz Silentium PC Supremo L2 za około 260 zł. Zasilacz, na którym będziecie jeszcze budować niejedną platformę. Nie możemy też zapomnieć o najwydajniejszym układzie na rynku, czyli RTX 2080 Ti za około 4700 zł. Silentium PC Regnum RG2 za około 130 zł. Ta obudowa jest tania, ale niech Was cena nie zwiedzie, gdyż jest przemyślaną i solidną konstrukcją. Jeżeli oglądałeś mój poprzedni film, to na pewno wiesz, że mój wybór padł na Silentium PC Regnum RG4T RGB i w dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie, że jest to kawał dobrej budy, ale jego cena to około 230 zł. Dlatego chcąc trzymać się reguły, że najlepsze z najtańszych, wybraliśmy RG2. Jak zauważyliście, nie pojawiły się alternatywy używanych komputerów jak w poprzednich filmach. Oczywiście możecie skorzystać z wariantów używanych, ale my uznaliśmy, że na ten moment naszym zdaniem zakup części używanych nie spowoduje dużych oszczędności budżetowych, fundując niejednemu dużo problemów i stresu. Możecie oczywiście poszukać każdego podzespołu z drugiej ręki. Pamiętajcie, że poza procesorem bardzo ważne, aby każda zakupiona część miała gwarancję. I oczywiście jak uda się Wam coś ciekawego znaleźć, nie neguję tego, bo w końcu mamy kupować dobre sprzęty i co najważniejsze tanie. A ja nie mam zamiaru krytykować okazji cenowych. Daj znać w komentarzu, jaką Ty wyłapałeś największą okazję. W tym miejscu materiał niestety dobiega końca, a ja chciałbym podziękować Inigo za konsultację techniczną i przygotowanie tak dobrych zestawów do tego filmu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że można dobrać szybsze podzespoły lub wyższej jakości.
ale proponowane przez nas nie przyniosą Wam problemów, a są jednymi z najtańszych, a zarazem najwydajniejszych w swojej klasie. Z mojej strony niestety to tyle na dziś. Mam nadzieję, że komuś pomogłem przy wyborze komputera i będzie teraz zadowolony, ogrywał najnowsze tytuły. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło, cześć!